W module Handel Plus możliwe jest utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego na podstawie dokumentu przyjęcia zewnętrznego. Na dokument WZ mogą zostać przeniesione ocechowane dostawy z dokumentu PZ. Działanie funkcjonalności zależne jest od parametrów. Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, automatyczny wybór ocechowanych dostaw, PZ do WZ pobiera ilość dostępną. Parametry dostępne są w menu System, Konfiguracja, Firma, Magazyn, Parametry, Cechy na zasobach. Jeśli zaznaczymy parametr obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas na wydanie zewnętrzne utworzone na podstawie dokumentu PZ przenoszone są wszystkie towary wraz z przypisanymi do nich cechami. Jeżeli dostawy z dokumentu PZ zostaną częściowo rozchodowane, to po zaznaczeniu parametru automatyczny wybór ocechowanych dostaw, program automatycznie pobierze na WZ inne partie towarów z aktualnie dostępnych dostaw wraz z przypisanymi cechami zgodnie z metodą rozliczania magazynu. W celu przedstawienia przykładu dotyczącego tworzenia dokumentów WZ na podstawie dokumentu PZ zaznaczymy parametr obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych. Na zakładce Ogólne w obszarze Konwersja dostępny jest parametr PZ do WZ pobieraj ilość dostępną. Jeśli go zaznaczymy, to na dokument WZ przeniesione zostaną jedynie dostępne dostawy z dokumentu PZ. Dodajemy dokument PZ. W tym celu przechodzimy do menu Handel, Przyjęcia zewnętrzne. Klikamy ikonę zielonego plusa i dodajemy dokument. Na dokumencie przyjęcia zewnętrznego wskazujemy kontrahenta, oraz dodajemy towary. Jedna sztuka komputer stacjonarny oraz jedna sztuka klawiatura. Uzupełniamy cechy dostaw dla komputera. System operacyjny Windows 11 Home Edition, pamięć RAM 16 GB, gwarancja 36 miesięcy. Dla klawiatury wprowadzamy cechy dostaw. Typ podłączenia bezprzewodowy. Podświetlenie tak. Kolor czarny. Odznaczamy bufor i zapisujemy dokument. Dodajemy kolejny dokument PZ na tego samego kontrahenta z tymi samymi towarami, ale innymi cechami dostaw. Uzupełniamy cechy dostaw dla komputera. System operacyjny Apple, pamięć RAM 8 GB, gwarancja 12 miesięcy. Dla klawiatury wprowadzamy cechy dostaw. Typ podłączenia przewodowa, podświetlenie nie, kolor biały. Przekształcenie dokumentów PZ do WZ możliwe jest z poziomu listy przyjęć zewnętrznych. W dolnej części ekranu dostępny jest przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego. Należy zaznaczyć dokument PZ i kliknąć ten przycisk. W tym przykładzie przekształcimy jeden dokument, dokument PZ2. Program umożliwia również przekształcenie kilku zaznaczonych dokumentów PZ
do jednego dokumentu WZ. Cechy towaru zostały automatycznie pobrane z dokumentu PZ. Wskazane partie dostaw możemy zweryfikować na formularzu pozycji dokumentu WZ na zakładce Zasoby. Na formularzu dokumentu wydania zewnętrznego dostępna jest ikona Wskaż partię dostaw, po naciśnięciu której otwiera się lista dostępnych zasobów. Dostępne dostawy można też sprawdzić, wywołując listę zasobów za pomocą skrótu klawiaturowego Alt plus C. W tym miejscu również możemy zweryfikować wskazane partie dostaw oraz dokonać ich modyfikacji. Po weryfikacji odznaczamy parametr bufor i zapisujemy dokument.